Chyba nie działa, nie wiem, nie działa światło. Nie działa chyba. A naciskaj tam jeszcze raz. A dobra, chodź. Dziękuję. Chodź, szybko. O, no. Co? Nic. Dobra, idziemy. To co, chcesz iść do sklepu? A co chcesz kupić? Ups. Chcesz woda? Ale nie chcę wodę już. Mama, wystarczy już. Nie, ja. Ty chcesz wodę? Ja mam czekać, a ty idziesz? No. No co ty? Dobra, to idź szybko. I wybieraj tam wodę, którą chcesz. Proszę. Sali, musimy iść po twojej siostrę. Dziękuję bardzo. No i co tam chcesz? Lodę znowu? Lara, przecież zjadłaś lodę. Nie rób tak, bo ten przesuwasz ten lód. Ale dla ciebie. Dla mnie? O, dobra. Jak dla mnie, to dla mnie. Ale ej. Dobra, i musisz tam iść tak i tam poczekać w kolejce. Kolejkę? No. No tu nie zmieszysz, chodź z tej strony i musisz tam. No. Ja kupię coś dla Salmy. Coś dla Salmy chcesz kupić? Mus? To nie, chyba ci pieniążki nie będzie wystarczy. Nie to, a to może być. No nie wiem, czy pieniążki ci wystarczy. Lara, czy tu są wody? Zobacz, tutaj są wody. A tutaj. Dobrze, ja wybieram tylko różowe. Różowe? Tak. Okej. Do widzenia. No i co, idziemy? Mamo. Słucham. Jak sali wygląda. Dobra, idź. No to do środka, Lara. O. Dziękujemy. Dziękujemy. Chodź tutaj na bok, musimy Salmę wyczyścić. Lara. Tutaj, chodź. Kochani, nigdy nie jadłam lodę z tego typu. Moje dziecko dzisiaj pierwszy raz kupiła. Dla kogo lodę kupiłaś? Dla ciebie. Dla mnie? Tak. A ty jadłaś już lodę? Tak. A dobrze. Jeszcze ekipa loda dostałam. Boże. No, zobaczymy. Zobaczymy, jak to jest, tak? Wow! Ale zamknij oczy. Okej. Okay. I otwórz oczy. Wow! Jak piękna, piękna loda! Boże! Różową, żółtą. Różowo-żółto. Bardzo ładna loda. Ale mogę spróbować. Czy możesz spróbować? A to dla mnie, czy dla ciebie? Dla ciebie. Dla mnie? A coś na to próbuj. Dobra? Dobra? Pyszna. Hmm? Tak, tak. Ojej, sali. No, noś. A czemu zabrałaś mi lodę? Ja nie. A czemu kłamiesz? Ale ja tylko trzymałam i chciałam próbować lody. Trzymałaś tylko? No. A nie zabrałam. Zabrałaś? Nie. Zabrałaś mi lodę. Nie, ja spróbuję tylko świetle i nie jest świetle.
Chciała spróbować, czy jest pysznie, czy nie jest pysznie? Tak. No co ty gadasz? No. Ale no dalej ty ciągle próbujesz, to ty jesz. No już. Później co? Ale powiedziałaś, że to jest loda dla mamy, kupiłaś mi. Wiem. No. W domu będziemy próbować razem. W domu będziemy próbować razem? W domu już nie będzie loda. Mama, to co nie będzie kupić dla ciebie lody jeszcze? No kupisz mi? A dlaczego? Bo tak powiedziałaś. Nunuś. Nunuś też chce lodę. Dobra, przechodzimy w drugą stronę. Szybko, bo samochód jeżdża. Tędy idziemy. Piesek na kogo czeka? Albo mamę, albo tatę. Piesek czeka na mamę albo tatę? Tak. Ojej. Zabita. I tędy. Boi się? Nie. Ojeju, co się dzieje, piesuniu? Co ci się stało? Co się stało? No, chodź. Mama ma taki... No. Ale jest malutka. No jest malutkie, nie wiem co się stało, chodź. Może, tak, możliwe, właśnie. Nie wiemy. O, chodź, idziemy. No chodź. Nie wiem, no piesek coś czeka tutaj chyba, piesuniu. Co mówiłaś, że piesek co? Ja powiedziałam piesek. Kto chyba zostawił? No, jest nie ma nikogo. Nie ma nikogo, piesuniu? No. I czeka na kogoś? No. No. Jedź, biedak, piesunio. Piesuno. No nie ma twojego pana albo pani. No, albo pan, albo pani. Prawda? No, prawda, prawda. No, no nic, idziemy. Ale idziemy z pieska. Idziemy z pieskiem? Ale to nie jest nasz piesek. Ale nie ma nikogo. Nie ma nikogo? No. Co, chcesz piesek do domu wziąć? Ale on nie pójdzie z nami, bo czeka tutaj. Kogo? No, nie wiem. No, nie wiem. To nie jest pani piesek. No, pani. I co teraz robimy? Piesek jest smutny. Piesek jest smutny. Chyba piesek chce i ta pani albo pan. No. Może idziemy razem? Weźmiemy piesek razem? Ale ja nie znam jego pani albo pana. No. Dlaczego? Dobra, idziemy. Mamo, popatrz, już nie ma piesek. Jak nie ma, jak tam stoi? Ci ślepa jesteś, chodź zobacz. Widzisz go? Nie? A tutaj. No jest. No chodź, idziemy tędy. Tędy?